kochani rodacy, szczególnie ci, którzy nas wspieracie modlitwą i też swoimi czynami, i też darami, chcielibyśmy dzisiaj z całego serca podziękować Wam za tą pomoc, którą od samego początku wojny, od 24 lutego czujemy i dzięki Waszej pomocy możemy też pomagać innym. Chcielibyśmy tak może krótko, ale jakoś tak przedstawić mniej więcej jak to wygląda z naszej strony, ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Otóż otrzymaliśmy w ciągu tych ostatnich dni, mamy tutaj we Lwowie dwie takie bazy, gdzie przyjmujemy te dary. Otrzymaliśmy około 50 tirów z żywnością, z rzeczami, z lekami i około 30 mniejszych transportów, które w pierwszej kolejności, na pierwszych dniach wojny, żeśmy to dzielili między tymi ośrodkami, które przyjmują uchodźców. Karmiliśmy ludzi, którzy oczekiwali w drodze, na granicy, w drodze do Polski czy dalej do Unii Europejskiej. Teraz wszystkie nasze siły rzucamy, aby wspierać tych, którzy są właśnie pod obstrzałami. Mam na uwadze tutaj tereny centralne i wschodnie Ukrainy, szczególnie te miasta, które są najbardziej teraz zagrożone. Mamy cały czas kontakt z biskupami, z osobami, które tam pozostały. To też ważne, że wszyscy biskupi są na swoich miejscach, w swoich diecezjach i dzięki właśnie tego ich obecności wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie mamy potrzeby i staramy się zaradzić tym potrzebom i dzięki Waszej pomocy. Niech Wam Pan wynagrodzi za to całe dobro, które czynicie. Spodziewamy się w najbliższych dniach jeszcze wiele transportów, szczególnie medycznych, bo tutaj na zachodniej Ukrainie teraz organizujemy taki wielki szpital narodowy, czyli wszystkie szpitale będą przeznaczone po to, aby przyjmować rannych, przyjmować zarówno i wojskowych, i cywilów, aby w taki sposób okazać im pomoc, a my ze swej strony dzięki Waszej pomocy chcemy dostarczyć te leki, które będą potrzebne, aby tym ludziom pomóc jak najszybciej wrócić do pełnego stanu zdrowia. Niech Pan Wam wynagrodzi. Pamiętamy także o tych, którzy w naszej diecezji, w naszej archidiecezji przyjmują uchodźców, bo oni już też we Lwowie i w okolicach i w dalszych przyjeżdżają i tutaj mogą się zaopatrywać w potrzebne rzeczy. Pragniemy podziękować w Polsce. Działamy dzięki życzliwości nie tylko Polaków, ale już zaczynają docierać do nas transporty także i z dalszych części, w większości organizowanych przez Polonię, czy to Hiszpania, czy Anglia, także i z Niemiec, przyjeżdżają z Liechtensteinu. Pragniemy podziękować tym organizacjom, które to przyjmują. Przede wszystkim Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Łańcucie, gdzie wszystkie te dary trafiają, ale także druga, która wysyła do nas transporty, to Caritas Archidiecezji Przemyskiej i im przede wszystkim chcemy podziękować. To jest także wyzwanie logistyczne. Dostaliśmy możliwość przekraczania tej granicy przez w tej chwili 8 tirów, które jeżdżą dla nas dzięki życzliwości firm tutaj ukraińskich. Mamy nadzieję, że i z Polski jakieś wyjadą, choć jest to trudne, żeby przekonać się, że jednak można tu dojechać, spokojnie wrócić. Wiadomo, że w czasie wojny nikt tego nie zagwarantuje, ale jednak zwracamy się z tą pomocą i z prośbą, żeby kierowcy polscy również dostarczali nam ten towar tutaj, dlatego że granica jest teraz największym problemem. Dzięki naszym posłom, panu Kazimierzowi Gołojuchowi, panu Tadeuszowi Chrzanowi czy Fryderykowi Kapinos, oni nam pomagają te przejazdy skrócić. Są długie kolejki, a my jednak oczekujemy, żeby od 5 do 10 tirów dziennie do nas przyjeżdżało. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zarówno w Łańcucie,
prezes pan Henryk Rydzik z panem Januszem Cierpiszem, czy pan Krzysztof Sobejko w Leżajsku, który współpracuje z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej. Im właśnie za tą pomoc, często to są tiry ładowane nocą, bo nie wszystko da się na palety, ale także przychodzą do nas tiry załadowane ręcznie. Za to wszystko pragniemy podziękować. To centrum, które tutaj jest, jest wspierane przez księdza Rafała Zborowskiego z parafii Rzęsna, która nam dostarcza znowu jedzenie dla wszystkich tutaj wolontariuszy. Rycerzy Kolumba. I widzimy ich. Rycerze Kolumba z naszych parafii. Także dziękujemy księdzu Romanowi Broda, który wysyła tych uchodźców i znajduje adresy w Polsce. To również jest zadanie nas tutaj jako przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego. Ksiądz Aleksander Kusej przyjmuje z naszej archidiecezji wszystkie wiadomości, gdzie trzeba odsyłać te dary, które tutaj trafiają. Wszystkim jesteśmy wdzięczni za pomoc. Bóg zapłaci. Ja perdzwonię. No.